Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski poznali się zupełnym przypadkiem. Para spotkała się po raz pierwszy w 2018 roku na planie Dzień Dobry TVN. Od pierwszej chwili dało się wyczuć, że świetnie się dogadują i mają ze sobą wiele wspólnego. Uwielbiali podróżować i pomagać ludziom. Nic więc dziwnego, że ich znajomość szybko przekształciła się we wzajemne zauroczenie i uczucie, które powiodła ich do decyzji o związku. Przez następne miesiące wydawało się że tych dwoje jest dla siebie stworzonych, więc nikogo nie zdziwiło, gdy niczym grom z jasnego nieba gruchnęła wiadomość o ślubie tych dwojga. We wrześniu 2020 roku stanęli na ślubnym kobiercu, ciesząc się skromną ceremonią. Szybko jednak szczęście w ich życiu dobiegło końca. Chociaż przez wiele miesięcy wzbraniali się od rozmów na ten temat. Rok po rozwodzie Wojciechowska wróciła do sprawy w smutnym wyznaniu. Martyna Wojciechowska rzadko odnosi się do sprawy nieudanego małżeństwa z Przemkiem Kossakowskim. Gwiazda telewizji przeżyła trudne chwile, gdy zaledwie po trzech miesiącach rozpadł się jej związek. Wówczas to jej mąż złożył pozew o rozwód, który miał oficjalnie zakończyć ich związek. W niedługim odstępie czasu wyprowadził się z domu, który współdzielili. W lipcu 2022 roku Santorze o rozwodzie w trakcie jednej rozprawy jednoznacznie wskazując, że winnym rozpadu związku jest Kossakowski. Para nie zdradziła jednak, co ostatecznie przesądziło o klęsce ich relacji, zachowując szczegóły tylko dla siebie. Niedawno wróciła do sprawy podczas spotkania z uczestnikami Akademii Sztuk Przepięknych, które zostało zorganizowane w ramach Poland Rock Festival. Byłam żoną przez trzy miesiące, więc mogę powiedzieć, że prawie się to nie liczy. Nawet małżeństwo mi nie wyszło, wyjawiła w trakcie spotkania. Niemniej jednak szybko się zreflektowała i dodała, że bolesne doświadczenia nie zdołały zniszczyć jej wiary w miłość. Zobacz też, Wojciechowska w taką pogodę pojechała nad Polskie Morze. W komentarzach nie gryzą się w języki Przemek Kossakowski rzucił wszystko i wyjechał na wieś. Zaskakujące. Co wyznał Kosakowski po rozstaniu z Wojciechowską, realizuje swoje nowe powołanie